Znienacka nie wyjeżdżają tylko czołgi, ale też Valve. No taki suchar na początek. Valve nie ogłasza zbyt dużo i zbyt często, ale jak już to robią, to jest o tym głośno. Tak jest też w przypadku Counter-Strike 2. Ni z gruszki, ni z pietruszki Valve opublikowało kilka materiałów wideo związanych z oficjalną zapowiedzią Counter-Strike 2, jak również uruchomili oficjalną stronę www. W tym materiale przedstawię Wam wszystko, co zostało ujawnione, no więc nie musicie szukać tych informacji w kilku miejscach. Zapraszam. Counter-Strike Global Offensive jest fenomenem na skalę światową. Gra stała się kultowa i po latach od premiery ogrywana jest przez setki tysięcy graczy. Prawdopodobnie jest filarem e-sportu, który zrzesza miliony fanów. Nic dziwnego, że twórcy chcą tchnąć w grę trochę świeżości. Jestem przekonany, że będzie sukces, a gracze będą powoli przekonywać się do nowej odsłony, tak jak to było w przypadku Counter-Strike Global Offensive, Counter-Strike Source czy Counter-Strike 1.6. Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigłówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. eneba.pl. Na samym początku chciałbym Was ostrzec o już pojawiających się oszustwach. Pojawiły się strony oferujące sprzedaż gry, jak również dodatki czy skórki. Wszystkie te strony to oszustwo, więc nie dajcie się nabrać. Na oficjalnym Twitterze Counter-Strike 2 opublikował wpis mówiący właśnie o tym. Jedyna droga do bety wiedzie przez Steam. Kilka godzin po oficjalnej zapowiedzi Valve podzieliło się kilkoma informacjami, które powinny uspokoić graczy. Gra, która będzie bazowała na silniku Source 2, który posłużył grom takim jak Half-Life Alyx, poprawi nie tylko grafikę, ale też rozgrywkę. Oficjalnie Valve potwierdził, że wszystkie skórki zostaną automatycznie przeniesione do nowej gry. Niestety są też złe wiadomości. Gracze, którzy oszukiwali i otrzymali bana, nie będą mogli bawić się z resztą graczy. Nikt nie dostanie drugiej szansy. Wiemy też, że gracze z Counter-Strike 2 nie będą mogli grać z tymi, którzy posiadają CSGO. Będą to osobne serwery. Prawdopodobnie ten temat jest najciekawszy, ponieważ gracze przez lata dopieszczali taktykę związaną z konkretną mapą. Przez wiele godzin uczyli się kiedy, jak i gdzie rzucić granat. Na szczęście mam też dla Was dobrą wiadomość. Więcej informacji na temat map otrzymamy w okolicach premiery, jednak twórcy omówili kilka istotnych szczegółów związanych z mapami. Jak już wspomniałem, gra opiera się na nowym silniku Source 2, więc mapy też wypięknieją. Mapy zostały ulepszone na 3 sposoby. Są takie, które są flagowe, jak na przykład Dust 2. W tych mapach zostało zmienione oświetlenie i widoczność postaci. Wszystkie inne elementy zostały nietknięte, aby starzy wyjadacze poczuli się jak ryby w wodzie. Ulepszone mapy korzystają z nowego oświetlenia, nowej ulepszonej fizyki i odbić. Są też mapy całkowicie przerobione i zbudowane od podstaw. Są to znajome mapy, ale niektóre elementy mogą różnić się w nowej grze. W tym wypadku gracze będą musieli nauczyć się gry od nowa. Co ciekawe, Valve udostępnia rozbudowany program do modyfikacji i zmian map, aby moderatorom łatwiej było tworzyć nowe, niesamowicie wyglądające mapy. Która jest Waszą ulubioną i dlaczego jest to właśnie The Dust? Bardzo ważną funkcję w nowej grze otrzymają granaty dymne. Twórcy zdecydowali się na znaczącą poprawę działania dymu w grze. Ten ma być od teraz wolumetryczny. Oznacza to, że dym nie będzie statyczny. Gracze przebiegający przez dym będą na niego oddziaływać. Strzelanie przez dym również zostawi w nim ślad, a rzucenie zwykłego granatu zniweluje efekty dymu, rozpraszając go w każdą stronę. Daje to nowe możliwości taktyczne, więc to kolejny potężny plus gry. Granat dymny wypełni pewien obszar, który będzie widział otaczający go teren. Rzucając granat w korytarzu, zapełni go bazując na swojej objętości. No, mówiąc w uproszczeniu, granat rzucony w wąskim przejściu zadymi większy obszar niż rzucony na wolnej przestrzeni. Opóźnienie jest kluczowym elementem gier online, a już szczególnie Counter-Strike GO, gdzie każda milisekunda jest na wagę zwycięstwa lub porażki. Tick rates to czas pomiędzy kliknięciem w myszkę a odpowiedzią serwera na komendę. Podczas domowej rozgrywki nie ma to jakiegoś większego znaczenia, jednak sprawa wygląda zupełnie inaczej podczas turnieju, w którym wygraną liczy się w dziesiątkach tysięcy złotych. Do tej pory, jak wyjaśnia Valve, czas między tickami nie istniał, ale jak wspomniałem, nie robiło to większej różnicy. Natomiast w Counter-Strike 2 będzie funkcja mierząca czas między tickami.
W wielkim skrócie oznacza to, że jeżeli klikniesz w myszkę, to dokładnie w tym samym momencie postać wykona dany ruch. Premiera Counter-Strike 2 owiana jest tajemnicą, lecz Valve ujawniło, że gra będzie dostępna latem 2023. Już teraz można przetestować grę, jednak jest pewien haczyk. Aby zagrać w Counter-Strike 2, musisz posiadać Global Offensive. W menu głównym powinieneś zobaczyć przycisk zaproszenia. Kliknij w Enroll, no i zacznij pobierać grę. Jeżeli nie widzisz takiego przycisku, to spokojnie, jest to normalne, ponieważ nie każdy otrzyma dostęp do bety. Valve wybiera graczy, którym udostępni grę bazując na stanie konta Steam, aktywności w Global Offensive i czynniku zaufania. Nie oznacza to, że nigdy nie zagrasz w betę. Valve już zapowiedziało, że będzie dodawał nowych graczy z biegiem czasu. Po prostu graj w Global Offensive i sprawdzaj swoje konto, a nuż się załapiesz. Wydawca przygotował dla graczy deathmatch i turniejową, nierankingową rozgrywkę na mapie Dust 2. Każdy będzie miał dostęp do skórek z Global Offensive, ale nie będzie można ich modyfikować. Zdobyte doświadczenie w becie przeniesie się do Counter-Strike Global Offensive. Testy potrwają aż do premiery gry. Na stronie Steam pojawiły się najczęściej zadawane pytania. Link znajduje się jak zwykle w opisie. Na niektóre pytania już odpowiedziałem w materiale, ale pojawiły się też inne, jak na przykład jak zgłaszać błędy. Jeżeli znajdziesz błędy podczas ograniczonych testów Counter-Strike 2, wyślij e-mail na podany adres, a w temacie wiadomości wpisz CS2LR Report. W treści maila szczegółowo opisz błąd oraz kroki potrzebne do jego odtworzenia oraz załącz wszelkie zrzuty ekranu i inne przydatne informacje, tak aby zespół Counter-Strike 2 mógł zbadać sprawę. Kolejnym bardzo ważnym pytaniem jest możliwość prowadzenia transmisji lub tworzenia filmów z udziału w ograniczonych testach CS2. Odpowiedź jest krótka, lecz treściwa – tak. Czy mogę wziąć udział w ograniczonych testach Counter-Strike 2, jeżeli korzystam z systemu Linux lub Mac OS? Niestety nie, ograniczone testy do Counter-Strike 2 są dostępne tylko na systemie Windows. Czy kary czasowe są współdzielone między Counter-Strike 2 i Counter-Strike Global Offensive? Tak, jeżeli na twoje konto została nałożona kara czasowa w Counter-Strike Global Offensive, to nie możesz wyszukać gier w Counter-Strike 2 i vice versa. Czy mogę użyć moich przedmiotów z ekwipunku Counter-Strike Global Offensive w Counter-Strike 2? Tak, w Counter-Strike 2 będzie można używać wszystkich posiadanych przez ciebie wykończeń broni, naklejek i pozostałych przedmiotów z ekwipunku Global Offensive. Zgłaszaj wszelkie napotkane przez siebie błędy dotyczące przedmiotów z ekwipunku lub wykończeń broni, postępując w sposób opisany powyżej. Czy nadal mogę grać w Counter-Strike Global Offensive podczas ograniczonych testów Counter-Strike 2? Tak, pamiętaj jednak, że będziesz grać tylko z i przeciwko innym graczom w tę samą wersję Counter-Strike co ty. Gracze Counter-Strike 2 będą grać z i przeciwko innym graczom Counter-Strike 2, a gracze Global Offensive będą grać z i przeciwko innym graczom Global Offensive. Dajcie mi znać, czy gracie w Counter-Strike Global Offensive i czy według was Counter-Strike 2 to dobry krok w przód, czy raczej krok w tył. Na razie.